Spotykamy się na zaprzyjaźnionych 20 metrach kwadratowych w Noa Cowork z Łukaszem Jakubiakiem przy okazji jego wystąpienia na Kongresie Sprzedaż 21 kwietnia w Warszawie. Skąd pomysł, żeby twórca internetowy, robiący wywiady z gwiazdami, zajął się motywowaniem Polaków? Z zafascynowania motywacją, ale przede wszystkim jej braku. Ja kiedyś nie miałem tej motywacji. Ja bardzo mnie ciekawiło, jak ją pozyskać. Co zrobić, kiedy już ją pozyskam, żeby ją utrzymać. I zacząłem rozkładać motywację na czynniki pierwsze. Dzięki temu nauczyłem się bardzo dużo. I właśnie tego uczę na swoich wykładach. Po pierwsze, jak pozyskać tę motywację. Co zrobić, kiedy ta motywacja będzie zanikała. Co zrobić, żeby ją utrzymać. Bo to jest bardzo proste. Po wykładzie motywacyjnym mamy motywację przez paręnaście godzin, przez parę dni. Z tym nie ma problemu. Jestem pewien, że jestem w stanie wytworzyć motywację u uczestników. Natomiast ważne, żebyśmy nie przerazili się, kiedy będziemy ją tracić. W swoich wystąpieniach mówisz, że leżałeś w łóżku bez pomysłu na pracę, bez pomysłu na życie. Potem opowiadasz o swojej spektakularnej akcji z wielkim CV. Co było pomiędzy? Pomiędzy było uderzenie o dno. Coś, co jest wspaniałe. Życzę tego wszystkim. Ja wiem, że to brzmi jak to. Życzysz znam rzeczy złych. Tak, ponieważ sukces daje nam satysfakcję. Porażka, uderzenie do dna daje nam możliwość obudzenia się, przejrzenia na oczy, rozpoczęcia nowego etapu w życiu. I dla mnie ten okres pomiędzy leżeniem a zrobieniem CV to było jeszcze uderzenie od dna. Brak pieniędzy, brak perspektyw, brak możliwości, brak chęci do życia. Uderzyłem na tyle mocno, że już naprawdę nie dało się być niżej i naprawdę się odbiłem od tego dna. To istnieje, tak można. Już jesteś w takim momencie, że może być tylko lepiej, że chcesz zmienić coś w swoim życiu. I dla mnie to był kluczowy moment. Ktoś ci pomógł w tym momencie? Ludzie są bardzo ważni. To, kto jest obok ciebie, jak ciebie prowadzi, jeżeli ciebie nie zagłaskuje, tylko potrafi przebić to koło. Koło niechęci, koło depresji, mogę tak powiedzieć, bo wiele osób jest w takim stanie i trzeba bardzo mocno przebić. Wtedy jesteśmy w stanie się wybić i zacząć działać. Więc jak najbardziej, ludzie są bardzo ważni i mi również pomagali. Jaka jest twoja recepta na to, żeby chciało ci się chcieć? Ja przede wszystkim planuję i marzę. Widzę swoje marzenia, widzę swoje plany, widzę siebie za parę lat. Spisuję pamiętnik przyszłości. Staram się zarazić każdego pamiętnikiem przyszłości, czyli opisywanie swoich marzeń, swoich planów, tak jakby one już zostały zrealizowane. Mamy je za sobą i pokazujemy, co się w związku z tym wydarzyło. Co się z tym wiąże? Telefony z gratulacjami, lepsze życie, nowe plany, nowe możliwości, nowe propozycje. Opisuję to wszystko. Daje mi to taki dreszczyk emocji. Ja to w moich myślach poczułem do tego stopnia, że chcę to poczuć na własnej skórze. Niekoniecznie myślenie o lepszej pracy przyniesie nam lepszą pracę, ponieważ leżąc w łóżku i kiedy będziemy tylko leżeli w łóżku i będziemy nawet najbardziej się wysilać i myśleć o tej lepszej pracy, tudzież o Mercedesie, który stoi pod naszym domem, no on sam nie przyjedzie. Musimy włączyć działanie. Czy są sytuacje, które cię demotywują? Wiesz, co demotywuje? Demotywuje sukces. Często. Zaczynamy czuć się na tyle swobodnie w momencie, kiedy odnosimy sukces. Wydaje nam się, że już wszystko mamy i tracimy czujność. Wtedy nam się wydaje, że wszystko możemy, stajemy się rozleniwieni i wydaje mi się, że to można nazwać taką demotywacją. Które z dotychczasowych działań jest twoim ulubionym, bądź z którego jesteś najbardziej dumny? Jest bardzo dużo takich niestandardowych działań. Ja się śmieję, że moja mama chyba mnie opuściła, jak byłem mały. Zrobiło mi się tak, że zachciało mi się chcieć robić rzeczy niestandardowe. Chęć spotkania z Billem Clintonem czy z George'em W. Bushem, no i doprowadzenie do tych spotkań. Zagranie u boku Stevena Seagala w jego produkcji filmowej, epizodu. Jest bardzo dużo takich historii. Naprawdę nie da się ich zliczyć, nie da się ich wszystkich wymienić. Wszystkie są bardzo niestandardowe. Wszystkie pokazują jedno, że nasza wyobraźnia nie zna granic. Ja generalnie na swoich wykładach chcę przesuwać te granice wyobraźni. Chcę przesuwać nasz umysł w taki stan, że naprawdę można. Ja nie przekazuję wiedzy książkowej na wykładach. Staram się pokazać właśnie swoje przykłady, właśnie swoje marzenia. 100% to są moje historie. I wtedy mogę udowodnić, okej, on to zrobił, to jedna osoba zrobiła i to jest możliwe. Wszystkie nasze plany, wszystkie nasze marzenia bez działania są niczym. Są fajną wizją, fajną chwilą, gdzie możemy sobie pomyśleć, że jesteśmy na
plaży pod palmą. No i to jest fajne, to jest miłe, natomiast jeżeli nie zaczniemy działać, to samo się nie stanie.